keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Cześć, witajcie, ja jestem Chudy, a oto demo FIFA 15 na moim kanale. Odcinek pierwszy, nie wiem jak to będzie chodzić teraz. Nawet język polski był, jak widzieliście. Nie wiem, czy jest też polski komentarz, wątpię, żeby w demie było, ale zobaczymy za chwilę. No, ładnie się to prezentuje, początek. Nie najgorzej, to jest ogólnie moje pierwsze uruchomienie gry, tuż po zainstalowaniu. Właściwie zainstalowałem grę wczoraj, od razu jak wyszła, tylko że... Znaczy no pół godziny po wyjściu. Zobaczymy, co tu mają do powiedzenia. Tylko że, no co? Tylko że nie grałem, nie miałem czasu. Po prostu zainstalowałem i dzisiaj dopiero następnego dnia uruchomiłem. Mamy 10 i postaram się to jeszcze dzisiaj wieczorem wrzucić. Jak nie, no to niestety szkoda. A to już będę grał mecz? Nie mogę to przewinąć? Ej, serio, gram już mecz. Do chwila. Jak to zatrzymać? Chcę pauzę! Ej! Chcę pauzę! Ale się fajnie, ej. Te podania są inne. Czuć to. Czuć inną jakość rozgrywki. To jest fajne. Ej. Mam nadzieję, że nie tnie jakoś. Bo program nagrywania trochę mi zżera tutaj, wiecie, tego wszystkiego. Tylko że, no, najwyżej jak coś, to odpalę inny w następnym odcinku. Zobacz, jak to będzie wyglądać. Się bardzo z tym to wiecie. Wtedy będzie inny. Mam już skończyć ten mecz? Ja nie chciałem grać koniecznie tymi zespołami, ale okej, niech będzie. Tylko chcę... Fakt zatrzymać. O, muszę escape'em, no dziwne. Ale nie wiem, jak to jeszcze działa, zaraz sobie ten... Dobra, skład zostawimy. Niech będzie, chcę ustawienia, chcę... No właśnie, nie mamy polskiego komentarza, to już widziałem. Właśnie. O, fajne animacje. Ale zaraz, ustawienia obczajmy sobie. Chcę, po pierwsze, chcę... No co ja chcę? To jest to chyba być, nie? Podaję rozpadę, lub rzutka to jest X. Bez strzał, tak, to jest to, co ja chcę. Okej, okay, jeszcze chciałem ustawienia gry. I chciałem dźwięk. O, teraz będę grał w co temat, będę grał i grał. Co im się przechodzi? Teraz RT to jest trigger i bata. Coś nie tak mam ze sterowaniem. Z tym będzie trzeba jeszcze pokombinować. Ale tak, komentarz wyłączmy, resztę ściszmy do 3 powiedzmy. I tyle. Okej, okay, głośność muzyki też. Okej, okay, taki na luzie odcinek, bez żadnych cięć będzie, tak, już, ja, tak jak już zapowiadałem wcześniej. O, podchodzimy do różnego, ale różny jest mój? Zobaczymy tu, aha, czyli zmienia się kamera. Zaraz. Tam mam odwrócone sterowanie. Cholercia. No, nie tak powinno być to. Chyba że alternatywne. Nie, no na klasycznym zawsze grałem w 14. Czyli że tym biegam. No dobra. To się jeszcze zamieni. Ja się z tym bawię. Chociaż nie wiem, czy mi się będzie chciał z tym w demy bawić. Ale zobaczymy. Jeszcze sobie w tym odcinku zobaczymy, jak wygląda fut. Ale co potem. Nie będziemy już grali mecza w fucie. Tylko zobaczymy, jak wygląda. Nie wiem, czy słyszałeś teraz SMS-a. Mam nadzieję, że nie. Ślizgi. Teraz tych emocji nie widzę. Jeszcze emocje mają być pokazane. Obrona. Gdzie obrona? Inteligentna obrona. Nie, to już było wcześniej. Teraz podanie. No podanie są piękne. To mi się... Wow. Nie, to było troszkę takie dziwne. Tak bardzo wysunął tą nogę. Nie wiem. Ale spokojnie. Jakieś sztuczki może? Teraz do sztuczek. O, chwila. Czyżby? Sekunda. Czyżby znowu dodali to, że trzeba trzymać... Tak, znowu trzeba trzymać kontrolę tempa, żeby robić sztuczki. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo nic innego nie mogę zrobić. Zaraz jakiegoś tutaj mam jakiegoś skillowca w tym zespole? Nie wiem. Da, nie chcę przegrać, nie wiem jakie to są trudności, ale nie chcę przegrać, pewnie to jest jakiś niski, więc zaraz sobie bramkę strzelimy, zobaczymy jak wyglądają strzały i w ogóle animacja po zdobyciu bramki. Więc sobie strzelmy tą bramkę. Dobra, teraz spokojnie mijamy wszystkich. Allen strzał techniczny. No, dobra, może ci bramkarze jednak są trochę lepsi. Może coś jakoś spisuje, zobaczymy. No i podchodzimy do różnego, świetnie. To mi się podoba, tylko tu będzie ten przeskok taki. No właśnie, tu jest ten przeskok już. O, chwila. O, bieg na dalszy słupek, bieg na skraju 16, tłok blisko bramkarza. No, zróbmy tłok blisko bramkarza. Czy co, no.
No może, no można się tym obawić. I tutaj dość, no to nie byłoby najgorsze. Można pokombinować z tymi tutaj rozwiązaniami taktycznymi. Coś mi przycięło tu. Tak, ten... Ja poza tym jeszcze nie wymieniłem komputera, do już normalnej gry to komputer wymienię. Mówiłem to już wcześniej w jakimś Q&A, czy w jakimś tam odcinku, że komputer zmienię przed normalną FIFA, zanim wyjdzie 15, ale i tak to demo chyba nie chodzi najgorzej. Nie wiem jak jest z wymaganiami dema i pełnej wersji. Czy są one takie same, czy może jednak troszkę inne będą. Jeszcze nie wiem, ale i tak komputer będę zmieniał, więc tutaj nie ma problemu. A najwyżej przy nagrywaniu użyję innego programu. Myślę, że bez nagrywania to by wszystko chodziło pięknie, płynnie, nawet na tym komputerze. A nie wiem, nie wiem jak ustawienia mam ogólnie zrobione. Oj, pięknie jest, bramka! Tak, wygląda to jak na konsolach tej nowej generacji. Czemu ta kamera tak trzęsie? Nie wiem, czy tak być powinno. Koszulki. No te koszulki no wyglądają tak jak na... No tak jak na FIFA 14 konsola nowej generacji, czyli ten nowy silnik Ignite. To jest łatwo pokonany Joe Hart chyba. No. Bardziej realistyczne? Może. No może. Powiedzmy, że jest różnica między tymi bramkarzami z poprzedniej FIFA a tymi tutaj nowymi, ale no nie wiem. Tutaj inny też ten hat, można powiedzieć. Inaczej to tutaj wygląda. Jest tutaj BPL znaczek u góry, w lewym górnym rogu widzicie ten to właśnie taki znaczek BPL. Nie wiem czy każda liga będzie miała pewnie swój znaczek, tak mi się wydaje, nie wiem jak z mniejszymi, ale powinno tak być. Ekstraklasa, ciekawe czy Ekstraklasa będzie miała swój znaczek, czy będzie pisać, nie wiem, Orange Sport, czy na czym tam lecą te mecze Ekstraklasy najczęściej. I dośrodkowanie i bramki nie ma, no. Dobra, 39. Minuta, znowu jest ścinka. Oj, no właśnie, w następnym odcinku użyję innego programu do nagrywania i myślę, że wszystko powinno chodzić płynnie. Programu, który mniej tego wszystkiego wykorzystuje tutaj. Dobra, Aguero. Aguero, trzeba cię zatrzymać. O, i pięknie. Mignolet. W ogóle jak jest z overallem piłkarzy, tak normalnie tutaj, zaraz sobie sprawdzimy. Tak w przerwie może, jakichś zmian dokonam. Mi się najpierw odetnie ta gra. No tak. Nie, to jest chyba wina mojego komputera, bo wątpię, żeby samego dema było. Zresztą nie oglądałem żadnych filmów jeszcze z dema. To jest ogólnie moje właśnie takie pierwsze wrażenie, nic wcześniej nie widziałem. Ale wow, no podoba mi się to. Zresztą, nie wiem, chyba mówiłem to wcześniej, że z FIFA 14 było tak samo, grało mi się fajnie w demo. Tak czułem tą różnicę, a potem w FIFA 14, takiej już pełnej, też inaczej się grało niż w to demo. Była różnica i właśnie wtedy mówiłem chyba, że w demo mi się grało lepiej niż w pełną wersję gry. Zobaczymy jak będzie w tym przypadku tutaj. Kibice. O, jakieś powtórki. Ciekawa powtórka, no początek meczu, niesamowity. No, ta obrona już tutaj lepsza powtórka. Te powtórki fajnie wyglądają w sumie tak telewizyjnie bardziej. Można tak powiedzieć w sumie. Dobra, można zobaczyć jeszcze kilka tych, które zobaczymy co tu mają do powiedzenia. To jest końcówka meczu już, Joe Hart. Joe Hart jakiś do siebie niepodobny. Czy to jest w ogóle Joe Hart? Nie mam pojęcia. Ale sprawdźmy. Tutaj overall'e Mignolet ma na pewno na plus chyba. Staric chyba też. A Lambert to nie wiem. System chyba podobny do tego z PES-a, tak mi się wydaje. Więc spójrzmy może... Lejwę za Alena. Tak, jestem podobny z presa, tylko nie ma takiej myszki. Napastników nie mam na rezerwie. Mam Reyny. Reyny tu być już nie powinno. Ale dobra. Nie będę się czepiał. Lalana. Czy Coutinho. Coutinho niech wejdzie za Hendersona. Czy za Sterlinga. Za Hendersona. I Sako. Za kogoś możesz wejść? Nie bardzo. Dobra, trzy zmiany wykorzystam. Nie, dwie zmiany wykorzystam, jeszcze jedną mam. Dobra, ogólnie. Chwila, to jest co? A, tu można wybrać więcej. Zobaczymy jakie formaty tu mamy. Coś takiego role. No to wiemy. Wytyczne. To jest chyba coś nowego, nie? Coś w tym stylu. Z tym się można dłużej pobawić. Taktyka. Gra z kontry. A co już nie można zmieniać tymi? A zmiany weszły. Nie obejrzeliśmy animacji zmian. Dobra, super ofensywny atak całą... O, patrzcie. Więcej doszło tego. Bo pierw był ofensywny, super ofensywny i na tym się kończyło. A teraz jest atak całą drużyną. Sprawdzimy jak to wygląda. Jest obrona pewnie całą drużyną, no nie? Autobus.
Okej, okay. Czyli że wszyscy do bramki pewnie, nie? Taka, no dobra. Nie, no fajnie, fajnie się gra. Podobnie właśnie jak widziałem materiały sobie 14 z tych nowych konsol, to jest, no, tutaj nowa animacja, to też ciekawe, ciekawe. Podoba mi się to naprawdę. No, fajnie była 15 i zapowiada się ciekawie. No, zobaczymy. Zresztą, no już wcześniej się zapowiadało ciekawie. A jak teraz gra w demo, to jest po prostu wow, pięknie. I Mignolet, dobrze broni. No jeszcze o tych nowych bramkarzach, co są niby napisanie od co zajmił, co o tych bram, co tych bramkarzy. No to o, no w sumie taka obrona, można powiedzieć, że to jest nowość. Takie coś często się w FIFA 14 nie zdarzało. A co do tych bramkarzy właśnie, to ocenię to dopiero, czy jest różnica, jak więcej pogram, bo po jednym meczu ciężko stwierdzić, czy są jakieś głupie błędy, tak jak się to zdarzało w FIFA 14, no zobaczymy. To też było trochę dziwne, takie dziwne zagrania też się zdarzają, no nie wiem. Na boisku takich nie widujemy, ale myślę, że ta FIFA jest coraz bliżej takiego realnego futbolu, realnej piłki nożnej, którą widuję na co nie na boiska, to strzał siłowy, no, lewa noga, nie wiem kto to strzelał, chyba to był Staric, dobra, ale jeszcze raz, Lambert, strata, mało bramek jest, chcę wam więcej bramek teraz pokazać, może coś ciekawego się zdarzy, ale chyba trochę trudniej pokonać jednak tego bramkarza, tak na razie stwierdzam. No, mógłbym powtórzyć znowu, że gra jest spoko, jak najbardziej mi się podoba. Nie wiem, jak tam opinie innych było. O, jeszcze jest EA Sport Live HD. No. Tak, to jest takie sytuacje, w sumie idzie się wkurzyć, ale no to jest, powiedzmy, że realne, ale nie powinno się chyba zdarzać bramkarzom na tym poziomie, no na tym poziomie, jakim jest Mignolet właśnie Liverpoolu. No, zobaczmy, jak to wpadło. No, między nogami bramkarza, tutaj zaskoczony bramkarz. No nie, może nie między nogami, pod bramkarzem. Starał się coś zrobić. Ale, no są nowe animacje bramkarza, jakieś urozmaicenie, ale... No, na razie to nie wkurza, to jest demo. Ale zobaczymy, jak to się rozwinie, jak to będzie w fucie. No, wtedy się już ludzie będą denerwować pewnie w jakimś czasie. Dawid Silva pojawił się na boisku. Znowu przewinąłem animację zmiany. No, poróbmy trochę tych sztuczek. Lambert nie. Staric też raczej jakimś skillerem nie jest tutaj. Też ruletki nie zrobi. Kto umie ma dużo tych gwiazdek? Nie wiem. To musiałbym zagrać Barceloną i Neymarem się pobawić, jeśli chcę sztuczki ocenić. Ale myślę, że to możemy zrobić w fucie. Ponieważ tam pewnie jakiegoś Neymara dostanę, tak jak to było w FIFA. Oj, 14 i strzał znowu siłowy. No wow, obronił. Stawiam, że w 14 by to wpadło. Albo jakimś cudem by obronił, ale jeszcze raz próbuję. Ale już któryś raz chyba próbuję tych strzałów siłowych. I to nie wpada. A teraz... No nie. Ciekawe, ale już drożdż. Błąd, standard, no mogło się zdarzyć taki przypadek i Dawid Silva. Tak, wygląd piłkarzy coś mi nie pasuje, wyglądałem jakby trochę gorzej niż FIFA 14, zresztą to jest może wina mojego komputera, moich ustawień, właśnie zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak już komputer wymienię. Bardziej pesowsko może? To wszystko wygląda? Wow, a to co było? Nie wiem, ale Steven Gerrard, wrzutka i z główki, no, było dobre. Znaczy... Nie chodzi mi o jakość tej akcji, tylko o to, że o to zachowanie tego napastnika, że nie uderzył tak perfekcyjnie tej piłki, jak to miało miejsce w poprzedniej części gry, tylko że no, dotknął jej, ale tak nie udało mu się oddać strzału. No coś próbował, to było akurat ciekawe. Zobaczymy, jak często się takie sytuacje będą zdarzać. Mam nadzieję, że nie zbyt często. Bo jakby to będzie tak się za często powtarzało, to naprawdę to będzie troszkę irytujące. A da, Staric. Sorry. Mam nadzieję, nie no, powinno mi się udać. Jak nie będę miał nowego komputera jeszcze przed premierą FIFA 15, to na pewno po premierze od razu jakoś mi się powinno to zrobić. Tak no, w okolicach właśnie premiery będę miał ten nowy komputer. A teraz, no zobaczmy powtórkę bramki, bo to był też strzał siłowy. W końcu wpadł, no po kilku próbach się udało. Myślę, że takie coś może być, że oni też mi bramkę strzelili. No dobra. Powiedzmy, że jest ok, 2-1, Daniel Staric. No i idzie sobie tutaj. Ciekawie. Oj, wszyscy wracają na swoją połowę. Tego też nie było, to jest ciekawe. Podoba mi się, jak to było na nowych konsolach. Mniej takich cięć jest, można powiedzieć. Więcej takiego płynnego obrazu. O, i widzieliście to wcześniej, bo ja teraz to dopiero zauważyłem, że jak gra nie leci, to czas leci. Zobaczmy jeszcze jak z autem. Nie, nie z autem, tylko z rożnym. No jak był rożny, to czas się zatrzymał. Wybijmy to. Czas się nie zatrzymuje. Czas leci dalej. O!
zwolnił trochę. Trochę zwolnił czas w tym momencie. Taki realny, zobaczcie, ale ważne, że to leci, że jest to gdzieś tam cały czas pokazane. Jeszcze zobacz, nie zwróćmy uwagi, jak był na końcu pierwszej połowy, czy doliczony czas był liczony dalej, czy po prostu na 45 minucie się zatrzymało i było tyle po prostu. O, Sania się rozgrywa, a wreszcie zobaczymy, jak wygląda wejście. Tutaj Sania rozgrzeweczka. Schodzi, no nie wiem kto. No ciekawie. Kolarow wszedł i wchodzi Sania. Świetnie. Dobra, chyba tyle. Chciałem zobaczyć. Dobra, Sania jeszcze pobiegnie na swoją pozycję, nie? Dobra, zobaczmy, za chwilę będzie 90 minuta, to trzeba zwrócić uwagę na to, czy ten czas będzie leciał dalej, czy nie. I chcę zagrać Barceloną, zobaczyć, czy na przykład Dani Alves ma tatuaże na rękach. Bo jak dotąd piłkarze mieli tatuaże jedynie na szyjach, czyli tutaj biorę pod uwagę na przykład Lawetziego i Ramosa, gdzieś tam szyja, głowa, coś w tym stylu, nie? Na ramieniu tutaj, no wiecie, tatuaży nie było. Nie wiem, czy, no właśnie nie wiem, kto z Manchesteru może mieć takie tatuaże, albo Liverpool, dlatego nie mogę zwrócić na to uwagi. Wiem, że na pewno Dani Alves ma, bo ogólnie nie interesują mnie tatuaże piłkarzy, ale to fajne rozmaicenie było, jakby obrany, jakby na przykład swój tatuaż na ręce, a to jest nieudane podanie Sturridge'a. Dobra, ogólnie super, super, jak najbardziej na plus mogę ocenić FIFA 15. Zobaczymy, jak bardzo się jeszcze zmieni od dema do pełnej wersji. Mam nadzieję, że niewiele. Jedynie jakieś drobne poprawki, które teraz są jakieś błędy, mogą to jedynie poprawić. I tyle może być, a teraz Sturridge! No nie. No nie. Czas nie leci. 90 minuta plus 5 i tyle. Nadal tego nie ma. No trochę zacofane tutaj EA i FIFA. Mogliby to dodać, naprawdę, to nie jest chyba żaden problem dla nich. Ponieważ w PES-ie coś takiego już od jakiegoś czasu jest. No i co? A właśnie, kiedy demo PES-a 15? Coś o tym było? Coś słyszeliście? Bo ja nie. Koniec, wygrana, oj, nowa animacja zwycięstwa, też świetnie. O. Ci kibice, nie widzę w nich na razie bardzo różnicy, bo właśnie mówiłem, że to może być na moim zdaniem. O, brudne koszulki były, widzieliście? Kompanego. To jest zasmucony. Okej, coś się dzieje jednak. No fajnie, 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 podoba mi się to. Więc to w sumie taki pierwszy odcinek z dema. Przewinę to naprawdę już. Koniec meczu. Zobaczymy, czy przeniesiemy w końcu do tego menu. Takiego głównego, a nie od razu mecz mi pierwalnęło, jak włączałem grę. Dobra, tak więc... Tak więc teraz mi wyskoczyło, czy zezwalać. No zezwalaj. Oczywiście, no dostęp tutaj. Jeszcze wejdziemy w futa, zobaczymy jaki skład dostanę. Pewnie za każdym razem będzie inny. Jest fut, jest, mogę kupić od razu, ale ja już mam zamówioną FIFA. Nowe funkcje. Chwila. Nowe funkcje, co my tu mamy? Mogę w to kliknąć? Coś mi wyskoczy? Nie. Inteligent. Aha, to jest po prostu wypisane. Co tutaj jest nowego? Można sobie to poczytać. Ale myślę, że każdy sobie może ściągnąć od demo i poczytać ewentualnie. No chyba, że nie macie 64-bitowego systemu, to nie możecie. Szybki mecz. Zobaczymy, jakie zespoły mamy. To już gdzieś tam było napisane, to już każdy wiedział przed demem nawet. A, jakieś tam... Bla, bla, bla. Właśnie nie wiem, czy na stadion wchodzi, czy nie. Tak, klasyczne sterowanie... Tak, nie będzie, ale jeszcze muszę pokombinować, żeby to było. Tak, czyli mamy Chelsea, mamy Liverpool, mamy Manchester City, mamy Borussia, mamy Napoli, PSG, Barcelonę, Boca Juniors, Chelsea. No tyle zespołów mamy, nie za wiele, nawet nie przeliczyłem, ale... No na demo to wystarczy, weźmy jeszcze w tego futa. A nie, bo zagra mecz pewnie. To nie, to zaraz zacznę nowy odcinek po prostu. Messi! Czemu 94 overalla miał? 93 ma mieć. No, a budujesz różne składy. Więc to jest w sumie kolejny odcinek już, więc w tym momencie dzięki wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już za chwilę sobie nagram i wrzucę dzień po tym. Pozdrawiam, cześć.